Z nami środkowy obrońca Rafał Kula. Rafał, dzisiaj porażka w dobrym stylu, można powiedzieć, 2-1. Walczyliśmy do końca w tym spotkaniu. Czego zabrakło, by ewentualnie można było wyrównać? Zabrakło na pewno trochę jakości na początku drugiej połowy. W pierwszej połowie początek meczu z lekką dominacją Mikołowa. Potem my przejęliśmy inicjatywę. Ostatnie 30 minut naprawdę bardzo dobre w naszym wykonaniu. Wychodzimy napompowani na drugą połowę, żeby strzelić tą jedną bramkę, żeby to poszło dalej, i dostajemy dwie bramki po naszych błędach. Potem już odkrywamy się, wiadomo, nie mamy nic do stracenia. Udaje się strzelić bramkę, na drugą zabrakło szczęścia, czasu. Chociaż pod naszą bramką też się kotłowało, niewykorzystany karny Mikołowa. No też mieliśmy dużo szczęścia pod bramką. Piotrek Kwaśniewski pobronił dużo trudnych sytuacji. W sobotę kolejne spotkanie z drużyną, która już spadła. Górnik 09 Mysłowice przyjadą do nas na Wolę. Czy będziemy walczyć do końca o utrzymanie? No tak, nie pozostaje nam nic innego, dopóki mamy matematyczne szanse. Wiemy, że Ogrodnik Czernice przegrał dzisiejszy mecz. Także dalej mamy 3 punkty do nich straty. Zostały nam 2 mecze, 6 punktów. No i gramy o życie i oby nam to dało utrzymanie. Dziękujemy za rozmowę.